Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam na kolejne podboje w tej grze. Będziemy atakować Vika, mam nadzieję, że do niego dojdę. Tak, sprzedajmy pierw gówniane samochody. Na przykład Lexus IS300, którego wygrałem w poprzednim wyścigu. Okej, sell car. 13 tysięcy? Dobra, nie ma sprawy. Co jeszcze mamy? GTI. Sprzedajemy. I to wszystko. Dobra. Czyli mamy już załatwione sprawy. Ile mam kasy? 42 tysiące dolarów. Zajebiaszczo. Tutaj mamy nieopodal wyścig. Albo jakieś wyzwania, bo... Nie, radar. Aha, to będzie nowy tryb. Dobra. Okej. Musimy mieć ile prędkości? Nie wiem, ile musimy mieć prędkości. Musimy wygrać. Okej. Nie będzie chyba takie trudne. Speed Trap. Dobra, wiemy o co chodzi. Lecimy. Pisaliście mi w komentarzach, że Mitsubishi Eclipse GT jest zajebistym samochodem. Ale mi się strasznie nie podoba. Więc go nie kupię. Przykro mi bardzo. Mam chęć na tą Super Vika. Więc myślę, że następnym samochodem, jakim będę jeździł, będzie właśnie Supra. I będę sobie odkładał... Reszty! I będę sobie odkładał części unikalne na jakiś tam koksiarski samochód na końcu gry. Nie wiem, jaki jeszcze sobie kupię, ale na pewno nie będę ich używał tak jak tutaj do Lexusa, typu te hamulce. Z tego względu, że pisaliście mi, że można jeszcze bardziej ulepszyć samochód, jeśli włożymy wszystkie pakiety na trzecim poziomie i dopiero wtedy zainstalujemy sobie tą część unikalną i wtedy można wymaksować samochód tak, że hej. Więc tak właśnie będziemy robić. Będziemy wkładać... Co? Ej, co oni tak zapieprzają? Jestem drugi. Coś nie tak... Przecież ja mam tutaj te ulepszenia do włożenia do samochodu mojego. No co ja, Lucek? Bez kitu, przecież ja pokonałem tego Taza. Tarzana. Teraz trzeba... Ulepszyć auto, ja tu widzę, że jakiś Nesto mnie rozpieprza. No fajnie. No dobra, ej, widzę, że tutaj poziom trudności się podnosi. No ale może to jest też kwestia tuningu, tak? Zobaczcie, jaki dzikus. Ile on jedzie? Nie wiem, ale za szybko. Jeszcze mnie spycha, cham. Zaraz koniec wyścigu. Supra mi wyprzedza z palcem w rurze. Dobra, ale jak ukończę pierwszy, może uda się wygrać, zaliczyć. Znaczy, zaliczyć może nie, no bo bez przesady, nie mam aż takiego dobrego auta, żeby się tu jakaś skusiła. Uwaga! 100%, 1008. A wygrałem. Dobra, nie ma problemu. Dobra, ROG napisał SMS-a, nie ROG, tylko ROG. Moja wymowa sprawiła, że ktoś pomyślał w komentarzach, że napisałem o roku. Nie, napisałem o rogu, rog, jak róg, róg, rog, tylko że przez o. Nevermind, jedziemy stunigować samochód, no bo słuchajcie, coś nie jest za wolny, to nie może tak być, że ja ledwo tu wygrywam, muszę permanentnie wygrywać ze wszystkimi, o, tak. No kurde, to byłby wstyd dla mnie, gdybym przegrał jakikolwiek wyścig, tak? Co ja robię? W Most Wanted. Dobra, i mamy jakieś tutaj unikalne części, olejmy to. Bodykity też olejmy, wbijamy do performance. Oponki. Super Pro, Pro weźmiemy, bo nie mamy innych odblokowanych. Turbo, wow! Okej, niewiele to mi dało w sumie. I to chyba wszystko. Opony? No mam opony wsadzone, nie? Bodykity się raczej tam nowe nie odblokowały. Yes. I tak, bodykity mamy sobie nieodblokowane, a poza tym ten, który mam, chyba najfajniejszy jest, więc nie ma sensu go zmieniać. Zainstalujemy spoiler natomiast. Nie ma dużego wyboru, ale weźmiemy sobie ten, Switchblade. Myk. Felgi mamy zajebiaszcze. Maskę można zmienić, mam dużo kasy, więc można poszaleć, nie? Speed. Nie, mi się podoba ta. Nie dużo zmienia, ale zawsze coś tam. Coś tam. Wizualne. Nie, dobra, zostawimy ten pasek, który mam po środku, i to jest w 100% wystarczająco.
Wow, ale rakieta! Nie no, żartowałem. Dobra, jedziemy sobie jakiś event. Jeden już mamy skończony. Tu jest coś fajnego. Pojedziemy sobie, lubię te speed trapy. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Czy będą mieli ze mną szansę? Jak myślicie? Audi A3! Uhuhu. Mazda RX-8 i Golfina. Dobra, trzymamy się z tyłu, tu nie o to chodzi, żeby ukończyć. Znaczy, w sumie dobrze by było też ukończyć pierwszym, bo za to są dodatkowe punkty, a raczej kilometry na godzinę. Więc dobra, grzejemy. Pełne nitro i uwaga! No teraz to ja rozumiem, nie? Zobaczcie, jaka przewaga. Kurde. A nie będę się trzymał gdzieś tam z tyłu stawki. Tak nie może być. Muszę mieć zajebisty samochód. O! Trochę skopałem. Niepotrzebnie jechałem tym skrótem, on tutaj mi tylko przeszkodził i właśnie, jestem na ostatniej pozycji. Rzecz niesamowita się tu dzieje. Okej. Masz dziocha, spadaj mi stąd. Nie wiedział, gdzie skręcić, dobra. Spuścimy im pączka? Nie. Nie będę taki lucek. I uwaga, 242 km na godzinę. Deal with it, bitch. Wow, nie to. Co ja zrobiłem? Chciałem się popatrzeć do tyłu. Kurde, to nie tak da. Dobra. Tutaj mamy speed trap, to już gazujemy. Oby nie było trafika. Dobra, jest trafika, ale go wyminę. 234, handluj z tym. I co? I teraz nie mają szans. 1000 mamy już nabite. A oni? No dobra, też mają 1000, ale i tak mniej. Haha. Zamknij paździerz, sukwo, wygrałem kolejny wyścig. To nie było trudne. Znowu zaś tam rog napisał. Nie, to ten rog jest, w ogóle co on robi? Tutaj sprint, lecimy. Co to jest? Wiem, co to jest za wyścig. To jest klasów... Dobra, dobra, miałem nie mówić o Wardzie. Ktoś napisał, żebym nie mówił nic o Wardzie, więc okej. Okay. Supra, Cobalt i RX-8, lecimy. Co się pchasz, Cobalt? Kurde, nie dość, żeś paskudny, to jeszcze próbujesz mi mojego Lexusa zarysować. Wiesz, ile blacharka kosztuje w Lexusie? Nie masz pojęcia, nigdy nie klepałeś. Dobra, chciałem powiedzieć, że mam doświadczenie w klepaniu, ale dwuznacznie by to zabrzmiało w moim przypadku. No i fajnie, fajnie, jestem pierwszy. Jadę bez nitra! Na hardkorze. Poziom trudności maksimum. Fajnie się tu skręca, naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemnie. Te samochody prowadzą się fajnie. Nie tak sztywno jak w innych NFS-ach. Nie będę mówił jakich. Co go tak zarzuciło? Hej, to było dziwne. Myślałem, że się zaraz wyprostuje, on leci bokiem jak szalony Japończyk. Wow, w sumie to jest Japończyk. A, oni zwolnili, no. Kurde, nie zwalniajcie, dają mi fory. To nie lubię czegoś takiego. Albo jedziemy, albo się ścigamy. Albo walimy w chleb. What? Co oni odpieprzają? Skoczę mu na dach. Nie, udało się. Dobra, nitro. Ej, tu jest inaczej. Ale jadę po staremu. Tak, handluj z tym. W ogóle oni nawet nie wiedzą, gdzie ja jadę, co ja robię. A ja wiem, gdzie ja jadę i to mi wystarczy. Co oni zrobili? Rozwalili się na tym przystanku autobusowym, czy tym peronie. Whatever. Wow! O, tu było wąsko, było kiepsko. Ej, zobaczcie, gdzie jest dopiero meta. Co jest z tym moim mikrofonem? Dobra, żyję. I co? I co? I co? Nie macie szans. Co tu mamy? Race events. O nie, tutaj mamy okrążenia, eliminacje. Ale tu mamy bramki, więc pojedziemy sobie na bramki. Wow, czy tam było dookoła galaktyki jazda? No to autostopem przez galaktykę.
Jedziemy skrótem od razu pod prąd. Nie, jak cudownie. Ale to wygląda, nie? Ja nie wiem, co wy macie do tego NFS-a. Moim zdaniem on wygląda nadal dobrze. Ej, co ten? No, no! Nie jedzie się po tej... Po takiej linii... ten... martwej strefie. Ja mogę, bo ja jestem graczem, a ty jesteś trafikiem, to nie możesz. Przypomniał mi się motyw strona. I am the user. You are the program. Fuck off. Ej, to jest nudno, nie ma przeciwników. Nie mogłem sobie powiedzieć, z kim akurat będę jechał. Ej, co jest? Już 45%? A zaraz połowa, już połowa. Jak to wygląda? Jako będę miał tu czasówkę, chyba będę miał, nie wiem, gdzie ja będę. Ja myślę, że gdybym ja jeździł tak jak teraz, kiedyś, byłbym mistrzem świata. Nie no, żartuję sobie. Chcę tutaj kogoś wkurzyć. Naprawdę dobrych graczy w Most Wanted. Szkoda, że tu właśnie pad nie jest dobrze obsługiwany. Być może to jest właśnie problem z Windowsem 8.1, jak pisaliście w komentarzach. Czy tam jakimś patchem, nie wiem. Ale grać się da, nie jest tak tragicznie. Co prawda tą gałką teraz, jak jadę na autostradzie szybko, ruszam, nie wiem, dosłownie o milimetr, tak? W prawo czy w lewo, żeby skręcić. Okej. Okay. Mia! Hey, you are ready? Holy down, you're there. Fuck it, fuck it. Co mam jeszcze zrobić? Dobra, race wins. Mamy skończone. Kasy nie potrzebuję, a tych eliminacji nie lubię. Ale tu mamy coś fajnego, więc jeszcze bym sobie to pojechał. Pojadę sobie, tak. Pojadę sobie te bramki, bo lubię bramki. Chociaż jest to właściwie wyścig samotnika. No ale ja jestem typem samotnika, więc dlatego lubię. Lecimy. No kurde, bez perfekta. Wow, ej, no już naprawdę bardzo fajnie się jedzie. W sensie, już jest taka lepsza prędkość. Kurde, ja i te moje określenia. Lepsza prędkość. Już naprawdę jest spoko, nie? Jeszcze samochód się prowadzi fajnie. Przyspiesza spoko. Zaraz będę trzy paki latał, jak tylko przesiądę się w coś konkretniejszego. Tak, o właśnie, dobrze, że mi przypomnieliście. Miałem sobie tu ustawić prześwit. Gdzie tu był prześwit? To jest zawieszenie, hamulce, nie biegi. To jest chyba, tak? Tak, minus. A nie widzę, żeby się coś zmieniało tam. A aerodynamika damy, nie wiem, tak? Nitro damy na plus, turbo na wysokie obroty. I hamulce są spoko, sterowanie... O właśnie, sterowanie może trochę zmniejszę. Zawieszenie, co robi nam zawieszenie? Nie wiem, piszcie w komentarzach. Dobra, zobaczymy teraz. Wow, jakie doładowanie, teraz to się jedzie normalnie, niesamowicie. Żartowałem, nie odczułem większych zmian. Nitro się szybciej spala, no bo dałem większą moc. No dobra, może trochę lepiej skręca odrobinę. Chociaż zmniejszyłem mu właściwie sterowanie, więc powinien być podsterowny. Ale to wygląda, i ten deszcz, świecąca ulica. Taka postrzępiona, ojejku, jak fajnie. Dobra, będziemy atakować Wiktorię zaraz. Ej, tu jest skrót, jadę nim. Ja znam ten skrót, tu się jedzie zajebiaszczo. Chociaż nie wiem, chyba szybciej byłoby, jakbym rzeczywiście pojechał asfaltem, bo widzę, że w miarę on tam dobrze prowadzi. A tu nie mogę pojechać tym fajnym takim odcinkiem, trudno. Rzeczywiście, asfaltem byłoby szybciej. Tu jakieś wyskoki, dzikie węże,
No ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampejna ponoć, prawda? 67% zaraz ukończę tą mordęgę. Właściwie nie mordęgę, co? Nie ma nic trudnego w ukończeniu tych zawodów. Po prostu sobie jedziemy, tak? Na lajcie właściwie. Time bonus. Wow! O! Oh! Ej! Kurde, jakiś hejter pieprzony. No i co? 81. Gdzie ta meta? 3. 4. 85. Ile mam czasu? Jezus! 46 sekund. To jest... wiecie ile to jest czasu? To jest dużo czasu. O! Oh! Znowu hejter murek. No i mamy metę. Dobra, jeszcze została nam zabawa z policją. Bo tych eliminacji nie chce mi się robić. Się długo jedzie i się nudno jedzie. Zabawa z policją. Co tu mamy do zrobienia? Muszę dotknąć 4 policjantów, 5000 bounty. W mniej jak 4 minuty uciec i oczywiście musimy osiągnąć prędkość w kilku miejscach, więc lecimy. Ile tam było? 175 km na godzinę? Myślę, że to osiągalne. Zobaczymy. Bez nitra, nie? Mój Lexus. Silnik 3.0. Ludzie. Dobra, następny. Myk. I tutaj, kurde, ile tam było, nie spojrzałem. Nieważne, i tak pewnie bez nitra mi się uda to osiągnąć. A jeśli nie, to tutaj jest tak długa prosta. Prościzna. Ty ciągle piszą te SMS-y. Dobra. No to co? Lecimy na gliniarze, czyli tak. 5000 bounty musimy osiągnąć w mniej jak 4 minuty. Przy okazji kasując, znaczy dotykając 4 gliniarzy. Sprawdźmy, jak mi pójdzie. Jeden dotknięty. Idziemy na jakiegoś Pursuit Breakera. Uwielbiam ten moment, tylko... Ach, nie zdążę na tira. Ten moment, wiecie, na skrzyżowaniu skręca tira, wypodni, tak. To jest zajebista sprawa, ale no niestety nie pykło. I uwaga, czy będę mógł się już zmierzyć z Wikiem? Czy w sensie z Wiktorią, wiecie o co chodzi? Nie jeszcze, total bounty, a zobaczcie, mam tylko 88 tysięcy. Więc trzeba działać. Atak na marginesie, właśnie, sprawdźmy coś, czy Most Wanted da się wskoczyć na ten głupi daszek. No, zwalnimy to przy okazji. Ops, pięknie. Uwaga. O rany! Zajebiście, zajebiście. Co, postoimy sobie tutaj trochę, co? O rany. Dobra, to teraz idziemy się zabawić. Szkoda tak stać. Szkoda marnować życie. Są już tajniaki. Co prawda w Wiktorii... Orzesz mordę! Orzesz ty! Och, ma brakowało. Są już tajniaki i oni mogą mnie tutaj... źle potraktować. Ale. Chodźcie za mną. Mam tu dla was pączka. Uwielbiacie pączki, nie? Proszę bardzo. I co? Już? O nie! Pojechał gdzieś prosto, już im uciekam. Wow. No gdzie oni są? No kurde, i znowu ich zgubię, ale już mam drugi poziom chociaż to. Nie będzie tak tragicznie. Ale się nie napełnia, trzeciego nie będę miał. No to co? Lecimy po pączka, nie? Bo już powoli zaczynam mieć określoną, znaczy... odpowiednią ilość punktów. Auć! Chodźcie. Okej, dziękuję. Piękne zdjęcie nam wyszło. 13 tysięcy punktów, to zdecydowanie wystarczy.
Tam stoi blokada, nie widzą mnie. Witamy w Need for Speed. No dobra, teraz tylko się schować i już będę mógł atakować Wiktorię. Myślicie, że mój Lexus da radę? Jest nieźle stunigowany w zasadzie. Okej, ukrywanie. Pięknie. Zaliczone i możemy atakować. Rogue. Vic is up. Challenge Rival. I do wyścigów 2. Sprinty. Heritage and Campus. Union and Hollis. Uwielbiam. Tu jest zawsze zatrzęsienie trafików w jednym takim NFS-ie. Nie znacie. Policaj. Uhuhu. Zaraz będę miał Suprę. Moje piękne OZ-ki. No, bo jak się spóźni, to ja sobie pojadę do domu. Po chodnikach się nie jeździ. Może tam był rowerzysta. Ha, 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 ha. O kurde, dobra. Skoro tak chcesz pogrywać, nie ma sprawy. Wiktoria. Znaczy on ma takie kręcone włoski, ja wiem. Ciężko tak stwierdzić po zdjęciu, jaki on jest, nie? Kręcone włoski, taki dziwny. Taka Wiktoria, no. O, tak. O, jak mi przykro, zostałeś z tyłu. No i co? Taki byłeś dobry w pysku w komentarzach? A teraz co? Pokaż, co potrafisz, a nie. Jest bardzo fajna trasa, no ale nie, no jak oni będą tak słabo jeździć, to ja się tu zanudzę. Weźcie chociaż w komentarzach, napiszcie mi jakąś ciekawą historię, podczas gdy jeżdżę te pojedynki. No dobra, dobra. Włączył mu się catch-up, zaczyna oszukiwać, więc może mnie dogoni. Już nawet na prostych zaczynam używać nitra z nudów. Wow, wow, wow. Wow, to jest fajnie, jesienny klimat. Ki. No i został z tyłu, niestety. A jestem ciekawy tej Supry właśnie, jak ona się będzie prowadziła. Rozwalił się! Na skrócie! Jestem ciekawy tej Supry, tak na marginesie. Jak ona będzie się prowadzić? Jak będzie jeździć? Ile wyciągnie i tak dalej? Ale to już myślę, że sprawdzimy sobie w następnym odcinku. Przerobię ją sobie tak, żeby... No... Żeby nie było, że jeżdżę nieprzerobionym samochodem Vika, tak? Bo tak nie może. Ja będę sobie przerabiał go na mój ludzkowy styl. Chociaż tutaj, szczerze mówiąc, dużo tych przeróbek nie można zrobić pod względem wyglądu. No, pomijając oczywiście fajne bodykity, to malowaniem się tu raczej popisać nie da. A wiem, może to i dobrze. 89, o dobra, pojedziemy tu. Trudno, trochę mnie wyrzuciło. Zobaczymy, jak on sobie na tym zakręcie poradzi. O tak! Pod kątem 90 stopni. Skrótem jakoś poleciał. Skubany. Dobra, pierwsze zaliczone. Pięknie mi poszło. I Heritage and Campus. Ojej, to tutaj. Wiem, co to jest. Ach, bez perfekta, trudno. No, tej trasy specjalnie nie lubię. Ona nie jest zbyt szybka. W sensie jest dużo zakrętów i... nie za duże prędkości się tu osiąga. Trzeba sporo hamować. No, ale to nic, jakoś damy sobie radę. Spuszczę mu pączkę, ciekawe co zrobi. Nie zdążył się zrzucić na niego, cholera. Znaczy nie pączka, tylko oponę. Pięknie. A właśnie, czy tutaj była możliwość, chyba była możliwość wymieniania sobie liczników, tak?
Już nie pamiętam, czy to w tym NFS-ie. Ej, what the hell? Trochę inaczej ten wyścig tu wygląda. W stosunku do innego NFS-a, którego nie znacie. A, no jest inaczej, jest inaczej. Ale to nic, damy sobie radę. No i co, Victoria została z tyłu. Coś w ogóle... Powiem wam, że więcej problemów miałem z poprzednim przeciwnikiem, który miał Lexusa, z talizmanem. A tutaj to ja widzę, że... Lipa. Nie wiem, czy brać tą Suprę, jak tak słabo jeździł. Nie wiem, może to nieodpowiednie nogi i ręce do tego samochodu. Może ja poradzę sobie lepiej z nim. Okiełznam go. Zobaczymy. Dobra. Lipa. Lipa. Nie lubię takich wyścigów. Wolałbym, żebym je wyprzedził gdzieś tam na chwilę i... Nie miałbym niby szans. Mój Lexus jest za dobry. Dziękuję, dziękuję. Dobra, dawaj mi swoje auto. Jasne, wiem o tym. Dawaj mi auto. Dobra, najpierw biorę część, bo to jest ważniejsze niż nawet te auto. Skrzynia biegu, świetnie. I auto będzie tu. A, nie ma auta. No i dobra, gotówka też jest dobra. W sumie nawet lepiej. Co tu będziemy mieli za auto? Czy tu będzie LX 8? Lizzy Easy, Easy Lizzy. Sexy bijacz, Latinos. Mazda LX 8. Lizzy is definitely not chick you don't want to mess with. Jasne. Lizzy is easy. Isabel Diaz. Wiecie, czemu ona ma szmatę na szyi? Bo szmata tej ksywa. No i super. Nie mam Supry, niestety. Nie przytuliłem jej, ale to nic. Zerknę sobie tylko, jakie wyścigi mamy. Drag po raz pierwszy raz. O nie, nie pokażę wam go teraz. Zobaczymy sobie go w następnym odcinku. Nawet nie wiem, który przycisk odpowiada mi tu za zmianę biegów, ale podejrzewam, że gałka. O, właśnie, gałka. Widzicie, zmienia się. Dobra. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.